długo to nie trwało, bo około chyba czwarty, piąty rzut. I taki mały pistolecik. Ale siedzi. Ta jest ładniejsza. To już jest ładna 78. Taka rybka. Lecimy do wody. No i bardzo fajnie się zaczęło. Powiem wam, że jestem na rybach od 15 minut. I są dwie rybki z jednego miejsca. Jak widzieliście, pierwsza była na Westina Shada. A teraz salmon, 12. Czyli właściwie slider, którego najczęściej używam. Jest to 12 płoć. Tak to wygląda. Naturalne kolory. Westinem już obadałem tutaj najpierw troszeczkę przy dnie i troszeczkę jakby na pół toni i pozostało slajderkiem jeszcze zbadać taką, powiedzmy, że powierzchnię, no bo prowadziłem go tak 1,5 metra nad powierzchnią, znaczy pod powierzchnią. No i widać, jeszcze to przypasowało. Zobaczę, jeszcze zrobię kilka rzutów tutaj tym slajderem. Rzucę również na środek tułowiska i być może tam też również coś się trafi. Pewnie już usłyszeliście lub może nawet zauważyliście, że używam dzisiaj grubszej plecionki. To jest plecionka 0,18, a może nawet i 0,20. A to z tego względu, że jeziora teraz są bardzo porośnięte grążelami. No i często ta walka kończy się, sami widzieliście, nie było łatwo. Tutaj rybka weszła w grążele. Na cienkiej plecionce
hol może się nie udać i rybka może się zerwać tuż przy samym brzegu, dlatego założyłem grubszą plecionkę i tego się będę trzymał właściwie przez cały sezon, dopóki te grążele się utrzymają i inne roślinności, no tylko po to, żeby zaoszczędzić sobie tych przynęt. Wtedy to na pewno daje pewność, że możecie i trochę siłowo tą rybę pociągnąć. Inaczej naprawdę szkoda stracić pieniążków. Jeden mały szczurek wyskoczył tutaj spod krzaków na małego dżerka i tyle, nic się nie dzieje. Szczerze mówiąc, wolałem jak było zachmurzenie, ale nic, jakoś trzeba będzie sobie radzić, takie jest właśnie lato w Irlandii. Ostatnio byliśmy ze znajomym również na wypadzie szczupakowym. Pogoda była podobna jak dzisiaj rano, czyli deszcz, wiatr, typowe irlandzkie lato, ale za to rybki dopisywało, udało nam się złapać 7 sztuk. Największy zdaje się 83 cm. Fajna miejscóweczka, nowe jeziorko. Fajna również sytuacja, kolega prawie wyciągnął dublet na brzeg, mamusia dosłownie puściła jego zdobyć tuż przy samym brzegu. Także naprawdę fajna sytuacja, właściwie to ją wam za chwilkę pokażę. Pokażę wam mniej więcej w skrócie, jak to wyglądało. I wrócimy tutaj na jeziorko, może coś jeszcze się wydarzy. No nie mów, że dwa pajki złapałeś na jedną przynętę. Aheś, ty tam go... Patrz. Ty tam go gniecie, jakaś mama. Patrz kurwa, co jest. A, trzyma go. Trzyma go, dobra, dobra, to po... ona myśli, kurwa, że on ucieka. Patrz, jaka ładna mama go strzeliła, no. To by się podbiera przydał. Kurwa, szkoda, że nie mogę wejść. Nagrywasz? No ba. Patrz, jak go trzyma za ładem, no. Ach, przestraszyła się. Ładnie. 3/4 namierzony. Tamta miała tam 70 gdzieś parę, nie? Mogło. Taki młody milf. No jak widzieliście, fajna akcja. Nie dużo mogliśmy zrobić, bo gdyby może połknęła go troszeczkę głębiej, to wtedy... Wtedy może udałoby się wyciągnąć oba naraz, ale ona trzymała go tylko za ogon, także naprawdę było trudno i dosłownie każdy jakikolwiek ruch mógł ją spłoszyć. I tak już się stało przy brzegu, jak tylko nas zobaczyła. Nawet nie robiliśmy specjalnie gwałtownych ruchów, ani nie był to mocny, tylko nas zobaczyła, to od razu uciekła, także trudno, nie udało się, ale cała sytuacja naprawdę bardzo fajna, nietypowa. Ale skurczybyk.
Ojej, ale jesteś wielki. O, zobaczcie jaki ancymon. Przynęta większa niż jego paszcza. O, proszę. Taki, może ma ze 35 cm. Życiówka. Dobra, ten mały szczurek wygonił mnie z miejscówki. Już widać, nic tam chyba większego nie uda się chwycić. Zmieniam ostatni podest już. I chyba to będzie na tyle. Wystarczy tego dobrego. Zbliża się godzina 20. Nad wodą byłem o godzinie 16. Także kilka godzin popołudniowych. Brałem rybki oczywiście na początku. Standardowo jeszcze się załapuję na ten okres. A czym bliżej wieczora, tym to się kończy. Może gdybym został jeszcze do późniejszego, spróbował o godzinie 21, po 21, to coś by jeszcze się zaczęło dziać. Może szczupak jeszcze zacząłby żerować. A tak liczę właściwie teraz tylko na jedną ostatnią pożegnalną sztukę i tyle. Aj! No jest mały szczureczek kolejny. Coś im przypasował ten złoty kolor na sam wieczór. Tak się właśnie spodziewałem, że im jeszcze będzie się robić później, tym może one jeszcze zaczną żerować. A wydaje mi się, że no robotę zrobił tu też kolor. Ten również niewielki, malutki szczurasek. No ale pożegnalny może być. Jeszcze nie odejdę. Gdzieś tak nie wyskoczył i nie puścił. Jeszcze nie odejdę chyba. To był kolejny, ostatni rzut. Nie wiem, czy macie ten syndrom ostatniego rzutu, który trwa przeważnie godzinę.
ten jest taki. Na szczęście się nie zerwał. O, troszkę ma ogonek naruszony. Chyba był skubnięty w młodości. Ale nic, wracamy do wody. Dobra, no to ostatni rzut. Wystarczy, także dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka i zapraszam do kolejnego. Pamiętajcie, zostawcie łapkę, jeśli się podobało i do zobaczenia.